sokolnictwie. Tylko tyle ci powiem. Witamy cię, Natalia. Dzień dobry, my jesteśmy przy Elo 5 w Olsztynie, bo tutaj właśnie są sokolnicy. Jest jastrząb, jak Państwo widzą, troszkę się chyba denerwuje. Maciej Łojko, sokolnik ze mną, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, skąd ta pasja się wzięła i na czym to polega? Pasja tak naprawdę trochę przypadkowo wzięła się z takiego kursu sokolniczego. Pojechaliśmy razem z kolegą na kurs sokolniczy, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, co to jest to sokolnictwo, jak to wygląda. Tak naprawdę nie mieliśmy prawie żadnej wiedzy na ten temat. Pojechaliśmy na kurs sokolniczy i okazało się, że to jest mega przeżycie i coś mega fajnego. W związku z czym, no oczywiście w pierwszym momencie tak bierzemy, chcemy to robić. Natomiast no potem oczywiście moment rozwagi i no i nauka. Potężna nauka, literatura, szkolenie, żeby temu przede wszystkim ptakowi nie zrobić krzywdy. No i już jak byliśmy prawie pewni, że coś umiemy, wtedy no wzięliśmy ptaka z hodowli i zaczęliśmy go układać. No właśnie, jedni dresują psy, ale jak się okazuje, jastrzębia także można czegoś nauczyć. O, zdecydowanie. Tak naprawdę jastrząb to jest jeden z, akurat ten jastrząb Harisa, jest jednym z najinteligentniejszych ptaków w ogóle na świecie. Tego ptaka możemy nauczyć i polowania, i towarzyszenia człowiekowi, czyli będziemy sobie na przykład spacerować w parku, a on będzie nas śledził z drzewa na drzewo, cały czas przeskakując. Jest bardzo wdzięcznym ptakiem, w związku z czym też tak naprawdę nie ma ty z nim żadnego problemu, bo jest bezawaryjny. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, z tym ptakiem nie byliśmy ani razu u weterynarza, choć ma już 2,5 roku, więc tak naprawdę to sokolnictwo trochę to jest też to, jaką my mamy wiedzę i w jaki sposób potrafimy się tym ptakiem opiekować. Jeżeli robimy to wszystko bardzo racjonalnie i z potężną wiedzą, to wtedy tym ptakom nic się tak naprawdę nie może stać. To spróbujemy tu krótki pokaz zrobić. Wróci? Tak, oczywiście. W tym momencie ptak jest tak naprawdę w trakcie polowania, w związku z czym zachowuje się trochę bardziej agresywnie niż zwykle. Tu widzimy akurat samica, więc samic jest trochę mniejszy niż samica, więc no 30% większa jest samica, więc proszę sobie wyobrazić, jaki naprawdę jest to wielki ptak. Natomiast w momencie, kiedy my go karmimy, jest dla niego to polowanie, w związku z czym ptak będzie oczywiście wykonywał nasze polecenia, ale też się układał, tak? Czyli proszę zwrócić uwagę, że układa się do wiatru, będzie różnego rodzaju rzeczy czy robił, żeby zajmować wysokie miejsce, tak żeby go, żeby on przede wszystkim widział nas, a nie my go, bo on musi się czuć bezpiecznie. W tym momencie będzie polował na wabidło, a jak widzimy, potrafi świetnie sobie radzić w polowaniu wysokim i w polowaniu niskim, czyli wtedy, kiedy będzie miał na przykład do złapania zająca czy królika, a to właśnie jest nakrywanie, czyli jeżeli będziemy mu chcieli zabrać to, co zdobył, nie ma żadnej mowy, wtedy będzie nakrywał ofiarę skrzydłami, no i nie odda, dopóki nie dostanie nagrody. I to jest ciekawe właśnie, że ptaków nie można karać. To jest to, że jeżeli chcemy z ptakiem egzystować, to ptak ma tylko nagrodę, ptak nie rozumie kary, więc jeżeli chcemy coś mu dać, to wtedy on coś też dla nas zrobi. Taki system trochę zero-jedynkowy. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby takiego ptaka wyszkolić? No tak naprawdę na początku, największy problem jest zawsze na początku, dlatego że na początku to jest około nawet 6 godzin dziennie. Przez pierwsze około 2 miesiące ptak jest bardzo dziki, w związku z czym nie będzie tutaj nas zupełnie słuchał, nawet nie będzie podbiegał do jedzenia. Trzeba go wszystkiego nauczyć, od karmienia, powskakiwania na rękawice, po lataniu nad łóżcu, czyli na takim długim sznurku, żeby nam nie uciekł na początku. I jak się nauczy z nami latać, dopiero wtedy możemy go puszczać swobodnie. No i oczywiście w miejscach wpuszczać swobodnie tam, gdzie nie będzie dla niego zagrożenia. Czyli na przykład nie będzie linii energetycznych niezabezpieczonych, czy autostrady, tak, czy samochodów, bo no, ptaki tego nie widzą. W związku z czym, żeby nie było na przykład potrącenia ptaka, musimy na to bardzo bacznie zwracać uwagę. Więc no nie jest to spacer z psem, że gdziekolwiek pójdziemy, tak naprawdę to jest w miarę bezpiecznie. Tutaj trzeba brać pod uwagę i siłę wiatru, i wilgotność, i deszcz, no i przede wszystkim, czy nic się nie stanie z tym ptakiem. Dziękuję bardzo. My tutaj jeszcze zostajemy i w kolejnym wejściu będziemy mieli dla Państwa jeszcze niespodziankę. Piękne. Natalia Karapuda, dziękujemy bardzo. Z nami w studiu, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, Adam Pietrzak, bez jastrzębia. I też tak paradoksalnie będziemy rozmawiać o